Maria i Grazie Forgione nazwali swego syna Franciszkiem na cześć świętego Franciszka z Asyżu. Franciszek był jednym z ośmiorga dzieci ubogich chłopców. Urodził się 25 maja 1887 roku w Pietrelcinie na południu Włoch. Już jako dziecko wyróżniał się pobożnością. Wtedy też obudziło się w nim pragnienie zostania księdzem. Gdy miał 5 lat, objawił mu się po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit kapucyński i otrzymał zakonne imię Pio. Rok później złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W 1910 roku przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy od dawna miał poważne problemy ze zdrowiem. Po kilku latach kapłaństwa został powołany do wojska. Wtedy ciężko zachorował. Lekarze ze szpitala wojskowego, do którego trafił, zdumieni byli jego stanem. Temperatura, jaką wskazywały wyspecjalizowane termometry, wahała się od 49 do 50 stopni Celsjusza. Pomimo tak wysokiej gorączki, zakonnik nie tracił świadomości. Lekarze ogłosili, że ma gruźlicę. Ze służby został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Pod koniec lipca 1916 roku przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci. Wydaje się to niewiarygodne, ale w pierwszych latach kapłaństwa ojciec Pio nie miał prawa spowiadać. Wielokrotnie o nie prosił, jednak przełożeni mu odmawiali. Prowincjał, ojciec Benedetto Nardella, uważał bowiem, że ta posługa może się okazać wielce szkodliwa dla zdrowia fizycznego, a być może i dla pokoju duszy. Obawiał się ponadto, że ojciec Pio nie posiada wymaganej wiedzy. Ten jednak nie poddał się. Dopiero w 1913 roku, po pogłębionych studiach, żarliwych modlitwach i usilnych prośbach, zdołał uzyskać upragnione pozwolenie. Od tej chwili prawie cały swój czas poświęcił posłudze konfesjonału. Ludzie spragnieni Jezusa oblegali jego konfesjonał. Powstało nawet specjalne biuro w San Giovanni Rotondo, w którym trzeba było zapisywać się do sakramentu pojednania. W dniu 5 sierpnia 1918 roku, podczas spowiedzi chłopców, stanął przed nim niebiański gość. Jak pisze ojciec Pio, trzymał w ręku coś na kształt narzędzia podobnego do długiej, żelaznej klingi, zakończonej dobrze wyostrzonym szpicem, który zdawał się ziać ogniem. I tym rozpalonym narzędziem rzucił z całych sił w mą duszę. Z wielkim trudem wydobyłem z siebie jęk. Zdawało mi się, że umrę. Chłopca, którego spowiadałem, poprosiłem, żeby odszedł, gdyż czułem się bardzo źle i nie miałem siły dalej spowiadać. Ta męka trwała nieprzerwanie aż do 7 sierpnia rano. Nie potrafię opisać moich cierpień. Miałem uczucie, jakby mi rozdzierano wnętrzności. Od owego dnia zacząłem nosić w sobie śmiertelną ranę. W samej głębi duszy czuję stale otwartą ranę, źródło mych ustawicznych katuszy. 20 września 1918 roku podczas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego ojciec Pio otrzymał stygmaty. Na jego dłoniach, stopach i boku pojawiły się otwarte rany, znaki męki Jezusa. Lekarz, który się ojcem zajmował i opiekował, nie potrafił wytłumaczyć ich pochodzenia. Wkrótce do San Giovanni Rotondo zaczęły przebywać rzesze pielgrzymów i dziennikarzy, którzy chcieli zobaczyć niezwykłego kapucyna. Stygmaty i mistyczne doświadczenia ojca Pio były także przedmiotem wnikliwych badań ze strony Kościoła. W związku z nimi ojciec Pio na 2 lata otrzymał zakaz publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania wiernych. Sam zakonnik przyjął tę decyzję z wielkim spokojem. Po wydaniu opinii przez doktora Festa, który uznał, że stygmatyczne rany nie są wytłumaczalne z punktu widzenia nauki, ojciec Pio mógł ponownie publicznie sprawować sakramenty. Ojciec Pio był mistykiem. Często surowo pokutował, bardzo dużo czasu poświęcał na modlitwę. Wielokrotnie przeżywał ekstazy, miał wizję Maryi, Jezusa i swojego anioła stróża. Bóg obdarzył go również darem bilokacji, znajdowania się jednocześnie w 2 miejscach. Podczas pewnej bitwy w trakcie wojny ojciec Pio, który cały czas przebywał w swoim klasztorze, ostrzegł jednego z dowódców na Sycylii, by usunął się z miejsca, w którym się znajdował. Dowódca postąpił zgodnie z tym ostrzeżeniem i w ten sposób uratował swoje życie,
Na miejsce, w którym się wcześniej znajdował, spadł granat. Włoski zakonnik niezwykłą czcią darzył Eucharystię. Przez długie godziny przygotowywał się do niej, trwając na modlitwie i długo dziękował Bogu po jej odprawieniu. Odprawiane przez ojca Pio msze święte trwały nieraz nawet 2 godziny. Ich uczestnicy opowiadali, że ojciec Pio w ich trakcie, zwłaszcza w momencie przeistoczenia, w widoczny sposób bardzo cierpiał fizycznie. Kapucyn z Pietralcziny nie rozstawał się również z różańcem. Pośród innych charyzmatów święty otrzymał od Boga straszliwy dar odczytywania stanów ducha, przenikania sumień, który pozwalał mu rozpoznawać od razu, jakie intencje ma człowiek, który do niego przyszedł. Właśnie dlatego odsyłał od swojego konfesjonału ciekawskich, hipokrytów i tych, którzy przychodzili do niego bez należytej dyspozycji. Tym ostatnim odmawiał zresztą rozgrzeszenia. Do jednego ze współbraci, który nie aprobował jego zachowania, ojciec Pio pewnego dnia powiedział: gdybyś wiedział, jak cierpię, kiedy muszę odmówić rozgrzeszenia. Wiedz jednak, że lepiej jest być skarconym przez człowieka na tej ziemi, niż w drugim życiu przez Boga. Ojciec Pio w konfesjonale był lekarzem i wychowawcą dusz, które pragnął leczyć i pouczać pilnie i wytrwale. Spowiedź często przeradzała się w kierownictwo duchowe, które prowadziło do uzdrowienia ze zła i silniejszego zjednoczenia z Bogiem. Przy tym ojciec miał wspaniałe poczucie humoru, nie stronił od dowcipnych uwag, bawiąc się dwuznacznością słów. Mawiał: w książkach szukamy Boga, w modlitwie Go znajdujemy. Ten wielki święty odszedł do domu ojca w dniu 23 września 1968 roku. Wtedy też stał się kolejny cud. Rany, stygmaty zniknęły bezpowrotnie z jego ciała. Nie pozostawiły po sobie najmniejszej blizny. Nikt nie potrafił wyjaśnić tej zmiany. Do grona błogosławionych wprowadził kapucyna nasz rodak, Jan Paweł II, w dniu 2 maja 1999 roku, a świętym ogłosił w niedzielę 16 czerwca 2002 roku. Z okazji tych uroczystości do Rzymu przybyły ogromne rzesze pielgrzymów ze wszystkich regionów Włoch, z wielu krajów Europy i całego świata. Cały plac świętego Piotra zgromadził ponad 300 tysięcy wiernych, cieszących się z nowego orędownika w niebie. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty świętego Pio, prezbitera, obdarzyłeś łaską uczestnictwa w krzyżu Twojego Syna i przez Jego posługę ukazałeś wspaniałość dzieła Twego miłosierdzia. Spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy trwale włączeni w cierpienie Chrystusa, szczęśliwie mogli osiągnąć chwałę zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ exaltimus, Kyrie eleison.